Wider Marciniak, zawodnik w pole karnego. Tutaj też się wiele dyskusji. Nie wiem, czy jeszcze liczy na jakąś interwencję VAR-u, ale tak po tym, co widzieliśmy, no to mam poczucie, że chyba zostanie utrzymana ta decyzja. Jeżeli pierwszy karny został odgwizdany i zamieniony na gola, to ten, to przewinięty bardziej powinno za chwilę zostać utrzymany, chociaż widzimy, nie jest w stanie pogodzić się z tym wszystkim Anton Kowalczewicz. Może się ogadać jeszcze za chwilę, odgwizdana, że... Zagranie ręku, ile wcześniej sytuacja. No właśnie, to też miałem... To też kolejność zdarzeń jakby... Od początku jakby zastanawiam się, o co chodziło z tym zagraniem ręką, bo sygnalizacja była bardzo widoczna. My nie zobaczyliśmy tego na powtórce, a to pierwsze przewinienie jest najbardziej istotne, jeżeli chodzi o zatrzymanie gry. To nie jednak nie ma znaczenia, za chwilę drugi rzut karny dla Tysza, Lubin! 2-0 prowadzi GKS Tychy z Miedzią Legnica. Ależ tam teraz szarpanina za linią bramkową. Nie trzymają ciśnienia gospodarza, nie trzyma ciśnienia Anton Kowalczewicz, to przecież bardzo doświadczony piłkarz z przeszłością w Ekstraklasie. Nerwało, bardzo nerwało. Widzieliśmy tam chyba Romi chciał z tym swoim cieszynkiem wykorzystać piłkę do tego. Inny pomysł mieli piłkarze Miedzi, z drugiej strony im się śpieszy bardzo, chcą odrabiać straty, mało tego czasu do końca już zostało.